Siemaneczko, jestem PPDM Games. Witam z nową gospodarstwie. Ja zajmuję się siedmym rzepaku. Ten malutki kawałeczek z tyłu już jest obsiany. Lądzicie na koncie 1 jak 10 złotych. Czemu? Miałem ponad 10. Jest to spowodowane tym, że. Czekajcie. Sekundkę, o. Jest to spowodowane tym, iż zakupiłem sobie nawigację do. Zakupiłem sobie nawigację do. Właśnie jest. Case'a. Nawigacja kosztowała mnie 10 tysięcy złotych z montażem. Nic widać. No nie lubię. Teraz będzie. A tylko wiadomo, przez jeden. Jest praktycznie tam nie da, 2 tygodnie. Że tydzień. I będzie elegancko. No to dlatego postanowiłem zakupić. Powiem szczerze, patrzyłem, zastanawiałem się nad tym wszystkim. I stwierdziłem, nie ma co ryzykować, nie ma co pojemnić nakładów, no jest. Kupię tego tego nawigację i będziemy mogli sobie latać bez problemu. Odpalamy, drzwi zamykamy, odpalamy, no i teraz na regalu mogę sobie teraz siać na nawigacji. 10 tysięcy, patrzę na jest to nawigacja nowa. Nie wiem, czy to będzie w miarę dobre. Nie ukrywam. No, zaryzykowałem 10 tysięcy. No, bo patrzymy. Nawigacje są za 10, są za 6 tysięcy, są za 15, są za 30. Ja tak sobie powiem szczerze. No, chciałem jedną z starszych alternatyw z tego względu, że to jest pierwszy ciągnik z nawigacją. Dobra, czy do którego ciągnika założymy nawigację? Więc dlatego. No ale tańsza, zobaczymy jak się to będzie spadać. No to nie będę się płacał. Więc zaryzykowałem, no na razie robiłem tam to małe pole na nawigacji. No i tutaj teraz jadę trzeci przejazd. Trzeci przejazd, tak. Trzeci przejazd tutaj robię. No i powiem na razie tak. Nie rozłącza mi. Nic się tu nie dzieje, jest wszystko skalibrowane. Montaż był przedwczoraj. Montaż był przedwczoraj, elegancko, mi to jak najbardziej pasuje. Moim zdaniem nie są to jakieś duże koszta, podług tego, że jest wygoda. Tak, no niestety, no tutaj patrząc na farmingu, no nie mam tego ekraniku, nie mam tej anteny, więc można powiedzieć umownie założyłem tą nawigację, no ale labuliłem tą część koła i myślę, że jest będzie dobrze, tak? Nie umiem takich rzeczy robić, nie ukrywam. Po drugie też nie mam czasu na takie rzeczy, więc tutaj musicie przymknąć oko, tak można powiedzieć. Ale umownie antena, GPS, wszystko jest. Tym wszystkim. No, no i teraz po prostu ta robota podobno będzie no, dużo lepiej wykonywana, tak? No i co do tego będę, jeśli mi się to sprawdzi, no to pewno będę się do Ursusa także pewnie zakupić. No, wspomniałem nawigację, żeby też nakładów nie robić to z obornikiem, czy to właśnie z nawozami, czy no ogólnie z całą taką tą robotą, która wymaga to powiedzmy sobie precyzyjnego nawożenia, tak, czy ogólnej pracy. No więc dla mnie jest to jak najbardziej na plus. Mogę teraz sobie robić ręce wam. Kieszenia, czynnik sobie sam jedzie, więc tutaj nic nie dać, nic ująć. No wygoda, po prostu jest wygoda. Więc te siebie na pewno teraz będą case'em. Wykonywane, no bardziej precyzyjnie, tak? No a nie, no orki, tak, nie potrzebuje GPS-a do orki. No się na prostu nie potrzebuje. Jedynie co być może będę próbował zrobić sobie na nawigacji, to oczywiście będę próbował sobie zgrabiać, ale czy to też będzie sens na tej moją malutką zgrabiaczką? No nie, jeśli dostanę to dofinansowanie, które właśnie mam w myśle, no to prawdopodobnie to już będzie nawet większy przeskok, to będzie już długa zerówka prawdopodobnie. Tak, tak, wiem, miałem spory tutaj przeskok. No ale jednak tutaj też mi się liczy czas pracy, tak. Jednak tych ścianokłosów robię dość sporo w sezonie, więc ta praca też musi być szybka.
poza warzywkami, muszę szybko nagarnąć. No i to bardzo mu to wszystko muszę oglądać. To nie są siewy czy cokolwiek. Siewy raz w roku się robi. Czy rzepaku, czy to właśnie czy rzepaku, czy innych upraw, tak? Czy to pszenicy jęczmienia, czy owsa itp. itd. Więc to takie jeszcze człowiek tego nie odczuwa. Jednak w roku 3 do 4 razy, a nawet bywało, że i 5 razy w roku się zbierało pokos, bo ten listopadowy był przymusowy. Więc musi być to zbierane, że później ta trawa w kwietniu była po prostu już by wyrosła, więc taki tam defekt, tak można powiedzieć, jest. No, na razie powiem tak, miałem zamysł, szczerze mówiąc, na zakup ciągnika większej mocy. Bardzo pominałem, sprzedałem 60, sprzedałem 100. Miałem zrobić zamysł zakupu prasy wraz z ciągnikiem. Znaczy ewentualnie większego ciągnika od prasy. Powiem szczerze, zrezygnowałem z tego. Ciągnik wpadnie, owszem, wpadnie, ale mniejszy jak wspomniany case, ten obecny case, którym teraz pracujemy, lub usłys. W sumie tutaj tak są jednakowe mocy. Jeden czul. Te 82 i ten 82 po nie ma. Będzie też pokoju trochę mocniejsza jak 60, ale mocniejszy, słabszy jak ten. Z tego względu, że prasa, która będzie kupowana, będzie nie będzie zbyt wymagająca pod tym względem, więc chcę mi tak powiedzmy powiedzieć ciągnik typowo pod prasę. Typowo pod prasę, żeby mieć ciągnik. Żeby te dwa ciągniki, które są tutaj, no jednak dzisiaj żyły. Jak powiem, tą główną robotę, czyli właśnie trawki, siewy itp. itd. Oscyluje gdzieś granica też 60 koni wzwyż, no, do 70 koni z max. Taki ciągnik, już mam jeden upatrzony. Tylko wiadomo, jest tak pieniędzy, tak? Na pewno teraz, jeśli miałbym kupować ciągnik, czy naszej. W pierwszej kolejności co muszę kupić, no to muszę kupić prasę, tak? Bo prasa poszła nożytka. No ale patrząc, to owsa mam na obłoże 10 tysięcy, więc już można powiedzieć, że na prasę już bym miał gotówkę. Ostateczności. Patrzcie tam, że jest po prawej stronie tak jak to jest, no niestety coś pług mój niezbyt krył. Nie wiem, coś tam się w ogóle dzieje z tym pługiem, że w ogóle chyba go będzie chyba trzeba wymienić ten pług. Coś czuję, bo ten pług już naprawdę jest dość, no po prostu ma ciężko. Te ciągniki mają na tej ziemi tutaj chyba gdzieś bita ziemia. No i te ciągniki już mają z sobą pewnośny pług. Ale nie o to chodzi. Po prostu coś z tym ogólnie pługiem jest nie tak, bo nie mogę obserwować. Po tym kątem, drugim kątem, trzecim, czwartym, piątym, siódmym, dziesiątym. Żadnym kątem nie mogę sobie tego wyrwać, więc tak będę się po prostu wsiać to rzepak. No niestety uroki farminga i modów. Takie życie. I tak. Tak wspomniałem, miał być ciągnik większy, ale nie będzie ciągnika większego, bo mam inny plan. Tutaj na gospodarkę. Wizję mam troszeczkę inną. Ciągnik pojawi się taki, który był ogólnie na serii Rolnik z Sandomierza. Więc możecie już sobie mniej więcej kołować, myśleć w głowie, co to za ciągnik będzie. Ale mi się zdaje, że powinien się tu przyjąć. Ale wiadomo, na niego to też będę musiał podłożyć. Podejrzewam, że więcej nawet pieniędzy niż wspomnianego Kajsa i Ususa razem wziętych. A może taką samą moc kupię. Też zastanawiam. Na pewno to będzie dopiero ciągnik na wiosnę, więc tutaj się nie mam co śpieszyć. No tak, zacznę kupować większe ciągniki, to nie będę miał możliwości rozwoju. Bo wiecie, zacznę kupować, no kupię powiedzmy teraz 10 koni, 120 koni, no to już na dłuższy czas ten ciągnik będzie. Ale naprawdę na razie te ciągniki moje, które są i maszyny, które są pokupywane, moim zdaniem są naprawdę fajnie zbilansowane. Czekajcie, może tego przycisnąć mikrofon.
są fajnie zbilansowane pod ten dany areał, który mamy. Najpierw musiałbym trochę pokupować ziemi, by móc po prostu już coś tutaj kombinować. Na razie nie jest to wystarczający ten areał. Ale tak, patrzę teraz, czy chodzi ten, patrzę podług tego, że ten rzepak zbytnio ze zbiornika nie wychodzącego, z silnika nie wychodzi. Ciekawość, to nie jest ten mod, który właśnie był już wgrany przy zbiorze owsa, ten na mniejsze bądź większe plony, nie wiem jak to się nazywa, dokładnie. I powiem szczerze, że ten rzepak, no dużo mniej tego rzepaku idzie, więc tutaj mógłbym 10 kg, 15 kg, 20 kg rzepaku sypać. No 50 kg rzepaku, by to straciło. Ciekawe jak to będzie ze zbożami. Tak teraz patrzę. Ale patrzcie, człowiek wyłożył 10 tysięcy na tą nawigację. I patrzcie, ja mam ręce, można powiedzieć, jak powiedziałem już w samym początku, kieszeni. Ja sobie mogę deskutykulować, mimo tego, że nie widzicie, ale tak zawsze tak robię sobie, bo jak się lepiej to mówi. No i mowa ta idzie, tak? Więc tu naprawdę jest zajebista sprawa, tak? No i teraz patrząc, to też się zajebiście słucho widać po tej oce. Nie wiem, ciekawe jak ten jetpack w ogóle poschodzi tutaj, ale patrzę, że dzisiaj Niona, który nagrywam, czyli siada od dwóch, trzech miesięcy, pierwszy raz na BR-u, popadał deszcz. Popadał deszcz i powiem szczerze, że jestem teraz zadowolony. Bo jest nadzieja na to wszystko, że to jednak zima się trochę podratują. Ale tak patrzę, że wszystko się wykusiło, znaczy może nie wszystko, ale większość, ale zawsze tego zboża coś tam jeszcze powinno wylecieć. Właśnie. Może brzniła, jeśli to wypada jeszcze, a wybaczcie, nie jeszcze takie, to jeszcze jest nadzieja, że też nie ma będą. Jeśli nie, no to będzie już dupa. Na pewno teraz kukurydza troszeczkę bardziej bujnie, możemy dopiero zaczyna wschodzić. Ależ wschodzić, no na dwóch kawałkach, bo zaczyna wschodzić, na jeszcze dwa kawałki nie są zasiane. A 9 hektarów ponad, czy blisko 10 hektarów jest zasiane właśnie tam na dzierżawie, kukurydzy. No tam będzie spodziewana dopiero kiedy będzie w czwartek. Minął tydzień? Dwa? Coś w tym stylu? Późno, jakoś długo. Może teraz przez ten deszcz, może troszeczkę lepiej to będzie. Będzie to lepiej może wyglądało. Oj, to może teraz się bardziej to ruszy. Macie tak powiedza. Trochę wilgoci zapalone, tak, że mimo tego, że i tak robiłem to bezokoło. Znaczy, nie wiem czemu zawsze mówię bezokoło, to nie jest bezokoło. Po prostu Paweł poszczoną robiłem, czyli... Muszę, ja pewnie to mówiłem, ale ona talerzowa wraz z wodą aktywną, czyli talerzowa poszła, do tego w późniejszym czasie po talerzowaniu poszła wodą aktywna, no i poszło ten siewnik. I wszystkie żniwo to... Żyto i wszystko było niwelowane właśnie w ten sposób. I zobaczę jak tam teraz widzi. Mam nadzieję, że sobie kolana ale nie strzelę sobie jak kolana się mówi tym sposobem. Mówię, że tam by niegoci trochę więcej było, dlatego to chciałem tego przysłużać. No wiecie, jakie teraz czasy są. Chujowe. Są chujowe czasy. Jest strasznie sucho, więc trzeba jakoś alternatywy szukać. Więc najpierw mi to wyszło zrobić to bezokoło, wypuszczono prawie. I zobaczymy jak to wyjdzie. Efekt finalny wiadomo, sierpień, wrzesień, maksymalnie październik, w zależności też jakie pogody będą. Też wszystko wyjdzie później, w późniejszym czasie od pogody. A mam nadzieję, że i tak tutaj też farmingu teraz będę tutaj farmingowym do pracy też będę robił właśnie, żeby trochę bardziej uproszczoną uprawę robić, powoli powadać. Na pewno będę chciał mieć talerzówkę, bo tą talerzówkę mam. Raczej będę miał ciężko to zrobić, bo ona jest stosunkowo lekka. Więc no muszę teraz popatrzeć za talerzówką jakoś 3 metra nawet na kole najlepiej pasowało. Z tego względu, że dobrze by to pasowało.
bawić, no będą branżówka, później była aktywna i by to jakoś może w miarę przemieszało, ewentualnie nawet nie była aktywna, tylko właśnie Gruber, który mam, no i może wtedy też ta uprawa by była zesłana. A właśnie o co mi chodzi właśnie z tym, powiecie mi, to jest niewykonalne, to nie jest tak zwane, żeby tak zrobić, żeby talerzówka, później właśnie Gruber. Powiem tak, w tamtym roku znajomy robił właśnie taki myk. Kupił ziemię tutaj na wiosce. No i że termin dobrze goniły. Bo już to padł z gnojem, stależował gnój i oddolił się, krótko mówiąc, na głęboko gruberem za jakieś 20 centów 20 no chyba 20 centów to minimum, mi się zdaje, że tam było gruberem zrobione. Tak dobrze fest przybyłem i powiem szczerze, zasiał w tą kukurydzę. I powiem szczerze, że kukurydza nie odstawiała, praktycznie może miała ze 40, może pół metra, może mniej miała wysokość. Tylko że pamiętajcie, że powiedziałem, że późno była siana. Późność była siana, bo ona była siana bodajże. Ja bym później chyba nie zerwać. 3 czerwca, 4 czerwca. No ale jeszcze później siałem, ale tam już mniejsza o to. Tylko że jeszcze ja robiłem około. Tylko że ja jeszcze miałem ten plus, że jakiemu już przysychała, powiedzmy, można powiedzieć, to mi zaczęła dopiero zielona się robić i przyszły deszcze. Tak w większości tutaj było. Więc tutaj patrząc, no to mi się zdaje, że dlatego jeszcze od niego taki pomysł mi przyszedł do głowy. By takie coś zrobić. Po prostu no, sprawdzić czy takie coś będzie miało rację bytu, czy tego nie przesuszysz, tak? Człowiek nie przesuszy tej ziemi, to z tego wszystkiego. No, mam nadzieję, że jak powiedziałem, w kolano sobie tym nie strzelę. Nawet że będę chodzę, mam nadzieję, nawet że troszeczkę mieszą, ale jednak tego nie będę miał źle zrobione. Jakbym miał to po oce, tak? Bo sieję w kukurydzę. No to było słabo. No było mokre. No, w sumie jeszcze pasować idzie. Musiał jeszcze pasować idzie chyba. Nie boję się do chłopy. Właśnie nie. Mówiło mi z typu, no i siejąc, no to wilgo ci było pełno. Więc mam nadzieję, że to pod względem tego, to mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepsza, lepiej wypali niż właśnie przeładać ją. A że gdyby na ścianie, to tam nie wjechał, bo tam talerzówka była, to by talerzówka pełna przesłużyło troszeczkę później, może ewentualnie za tydzień może by pochać wspólnym, tylko że zależało mi na czasie z tego względu, że tam później zaczął deszcze padać. Nie wiadomo, jak tam wcale się czkarmy, więc to jest taka kombinacja w tym roku. Albo wypali, albo nie wypali. To tylko na temat. Ja już utopię 7 koła i chuj. Ten jak pojedzie. Po prostu 1000 nasion, 2 jednostki. A plus minus tam 100 tysięcy, tam nie pamiętam, 97, to 102 tysiące, jakby coś tak wychodziło. Nie ma tam dokładnie mnie ustawione, bo to kozienia chciało, mnie nie było przy tym, nie chciało je. Pobrać jak był, tam uprawiał właśnie te rządki, wałowania i tyle. To było siane, było wałowane zaraz, więc dlatego tak mogę zbytnio nagrać tego pojedzie, ale teraz będę jeszcze zasiewał hektar 80, czy 2 hektary, jeszcze nie pamiętam dokładnie tam działka jest u siebie. Nie, hektar, niecały hektar 90. Będę zasiewał, a to było po pojedzie na kieszonkę, więc pożyczę na kieszonkę, więc czekajcie, co jest kurwa, to było tak, no tak, chyba trzeba tu zakupić do case'a. I tak, język, no zobaczymy, czy coś mi w realu wyjdzie z tej pojedzie.
się okaże. Więc muszę trochę kurwa koszta coś po części sięgnąć, aż koszta tak chuja wyszły. A potestować. To wypali, czy to nie wypali? No co, widzę, że ta nawigacja na pewno ta robota jest zajebiście, idzie szybko. I tak. Zostało mi parę przejazdów, ale raczej już tego nie będę chyba kontynuował na odcinku, bo 20 minut odcinka. Więc kończymy sobie takim miłym akcentem. Więc co, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodoba, też jak w górę, komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się na następnym odcinku. Na razie, cześć.